Cześć. Ciężka podróż dzisiaj była. Nie będę mówił tylko o karawce, bo wiem, że część z Was już widziała to, co mówiłem. Jak uda się, to zrobimy mały live coding, ale żeby nie było. Maciej Mansfeld organizuje Kruga, robię dużo innych rzeczy. Będę się streszczał, bo i tak mamy delay. Krug też Was pozdrawia. Wczoraj mieliśmy inaugurację sezonu, 110 osób, czy tak, coś takiego. Nie wszyscy się zmieścili, zapraszamy. Sloty dla speakerów, dla sponsorów nie, bo mamy dużo. Odpukać. Można mnie znaleźć w internecie. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to od razu, bo piję piwo i potem zapomnę, o czym mówiłem, a to już moje drugie. Jak mam coś lepiej wyjaśnić, to też mówcie. Coś wam powiem o tym, co jest kawka, ale pewnie większość z was wie. Kto nie wie, co to jest kawka, to ręka do góry, nie wstydzić się. Okej, tak 60-40, to powiem więcej niż mniej. Powiem wam też właśnie jaka jest historia tego, że to działa w Rubim. Coś fajnego o karawce 1.0, którą wypuściłem, nie wiem, miesiąc temu chyba. O tym, co planujemy w niej zrobić. Jak ona się w ogóle wpasowuje w ten taki modny teraz trend nieużywania Railsów. Coraz więcej ludzi mówi, że Railsy są złe albo że są w jakiś sposób nadużywane i ja trochę też się z tym zgadzam, więc pokażę wam, że można tego też użyć może nie jako zastępstwa, ale jako alternatywy. I zrobimy mały live coding. Przygotowałem taki fajny przykład tego, jak można sagę z domain driven designu zrealizować właśnie za pomocą kawki i karawki. To jest fajny przykład, bardzo prosty, bez corner case'ów i tak dalej, taki mięciutki, miły, fajny. No to zaczynamy. Ja mam też problem z mówieniem trochę po polsku, bo to zawsze mówię po angielsku. Jak mi będzie brakować słów, to będę mówił je po angielsku. Kafka to jest taka rozproszona platforma do streamingowania wiadomości. I tak naprawdę w gruncie rzeczy to tyle. Można tam wysyłać dane, odbierać dane, procesować to, streamować to. Można robić dużo innych ciekawych rzeczy, o których za trzy miesiące powie wam Filip. Mój kolega Filip będzie tu mówił o kawce. No, ja wiem. Wiem. Więc ja też nie chcę mu odbierać tematu. To ja ominę te wspaniałe feature'y kawki, żeby za dużo nie teoretyzować, ale zrobię wam krótkie wprowadzenie. Dzięki temu Filip nie będzie musiał. Będzie miał więcej czasu na ciekawsze rzeczy. Ona jest fajna, bo może służyć jako backbone do wymiany informacji w takim rozproszonym ekosystemie z wieloma mikroserwisami, czy w ogóle z wieloma aplikacjami, bo tam już jest warstwa autoryzacji, można klientów autoryzować, dawać im uprawnienia, robić różne tego typu ciekawe rzeczy. Jest świetna, bo się świetnie skaluje, to znaczy da się przenieść całą infrastrukturę między na przykład regionami w AWS-ie bez downtime'ów. Dokładamy w jednym miejscu, zdejmujemy w drugim, karawka to łapie, rekonfiguruje się, można sobie tym migrować po całym świecie i to bardzo fajnie działa bez downtime'ów. Ma super zaletę, czyli broadcasting. Broadcasting jest o tyle fajny, że jedna wiadomość, czy jeden event, czego tam nie wysyłamy, może trafić do tylu aplikacji, ilu chcemy, co jest trochę inne niż HTTP, gdzie robimy takie 1-do-1 call, a jak chcemy wysłać jedną wiadomość do wielu miejsc, to mamy pętlę i klientów, jakieś tam endpointy, API, to wysyłamy po jednym wszędzie, a tutaj jedna wiadomość, Cygona się ładnie rozsyła. Super zaletą jest to, że można budować systemy event-based, w których mówimy, co się stało. To są immutable, jak to jest po polsku? Niemutowalne, dzięki. Eventy są niemutowalne. Generalnie wszystkie wiadomości, które wysyłamy do kawki są persystentne i one się nie mają prawa zmienić, bo tam nie ma update'ów. I to jest genialna i ogromna zaleta kawki. Kawki generalnie używają teraz wszyscy. Coraz więcej firm używa też karawki.
Ostatnio przez to, że Karawka była druga na Euruko w takim konkursie na open source, coś tam, to nawet Salesforce się do mnie z Heroku odezwał, że fajne. A ja im piszę, że no opisałem do was pół roku temu i odpisaliście, że nie fajne, to się zdecydujcie. No ale teraz jest fajne i z nimi sobie mailuję, ale nie dali mi $500. A mieli dać. Nieważne. Jest fajnie, jest dużo firm, LinkedIn przesyła tym chyba 600 gigabajtów dziennie. Także dużo, fajnie, szybko działa, super. Jak to w ogóle działa? Działa to tak jak na obrazku. Ktoś produkuje, wysyła, ktoś to odbiera. Mega proste. Istnieją takie konektory do bazy, żeby te eventy czy te wydarzenia, które się dzieją na bazie, automatycznie się populowały. Ja nie do końca je lubię, bo one wprowadzają trochę szumu, jak są źle skonfigurowane, absolutnie niepotrzebnego. No ale są case'y, gdzie to naprawdę się przydaje. Jak się na przykład integrujemy z jakimś obcym systemem i nie możemy nic w nim robić, a chcemy jakoś mieć replikę danych, chcemy wiedzieć, co się dzieje, no to kapitalna rzecz. W środku Kafka jest podzielona na topiki. Topiki możecie uznać za ekwiwalent, co jest w Sidekicku? Kolejki. Kolejek, tak, za ekwiwalent kolejek. Jeden topik, jedna kolejka. Różnica jest taka, że w obrębie jednego topiku istnieje coś takiego jak partycje. Te partycje mają różne super właściwości, o których ja wam też nie będę dzisiaj mówił, bo tak jak powiedziałem, nie będę kradł Filipowi tematu. Ale warto pamiętać, że tych partycji może być wiele i że Kafka gwarantuje kolejność dostarczania wiadomości w obrębie partycji w topiku taką samą, w jakiej te wiadomości przyszły. Co jest mega ważne, kiedy zaczynamy robić DDD, tam są eventy, one muszą być odtworzone w danej kolejności i tak dalej, to mamy tą kolejność zachowaną tak długo, jak wysyłamy do danej partycji zdarzenia dotyczące danego entity, czyli nie wiem, na przykład tego samego użytkownika, jeśli wszystkie jego zmiany stanu i tak dalej trafiają do jednej partycji, możemy to wszystko odegrać z changeloga po prostu liniowo, jedno po drugim. Kafka może być zorganizowana w klastry. Jedna kawka to jeszcze nie klaster, ale dwie kawki to już klaster. I konsumerzy, mamy dwie strony. Mamy producentów, którzy wysyłają, mamy konsumerów, którzy jedzą. Konsumerzy są zorientowani w grupy. Grupy to jest taka abstrakcja, która mówi mniej więcej tyle, że dana wiadomość z kawki trafi do zawsze jednej i tylko jednej instancji w danej grupie konsumerów. Generalnie oprócz jednego przypadku zawsze widziałem tylko systemy, które mają konsumer grupę, która jest równoważna aplikacji. Czyli jeśli mamy jakiś system, on ma na przykład 10 procesów, bo jest tam jakiś load balancing, cuda na kiju, to zawsze konsumer grupa jest równa tej aplikacji, przez to zawsze wiemy, że tam dana instancja przeprocesuje tylko jedną wiadomość. No i ktoś w końcu mądry wpadł na to, że dopisze do tego sterownik do Rubiego. To jest w ogóle smutna historia, bo był taki fajny driver, nazywał się Poseidon i pewnego dnia pojawił się update, jak niedługo pojawi się w Virtusie, unmaintained. I był wielki smutek, bo ja już napisałem Karawkę na tym. Ale na szczęście Zendesk wyłożył trochę pieniędzy na to i powstała dość fajna implementacja Kawki, protokołu tam 0.10 chyba. Jest też implementacja w JRuby, która jest tak naprawdę tylko interfejsem między sterownikiem do Javy. Żeby nie było, są też oprócz Karawki dwa inne frameworki, które są aktywnie rozwijane. Racecar i Phobos. Racecar jest rozwijane przez Zendesk. To jest taki mikroframework. To malutka zabawka, ale warto wiedzieć, do bardzo małych rzeczy to nawet można się pobawić.
Jest Phobos, który był rozwijany w tym samym czasie co Karawka i w sumie od 8 miesięcy nie miał komita, więc nie wiem, czy jest rozwijany, ale warto wspomnieć, że jest, bo to są trochę alternatywne spojrzenia na ten sam problem i czasem warto o tym wiedzieć. I jest Karawka 1, 0, 0. Super rzecz, bo udało się nam osiągnąć naprawdę fajne feature'y, fajne możliwości. No i co to jest Karawka? Karawka to jest taki framework, który ma wam pomóc budować aplikacje w taki sposób, żebyście się w ogóle nie musieli martwić teorią. Czyli wiecie, że jest Kafka, wiecie, że ma partycje i topiki, partycje i to jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby zacząć z tego korzystać. To Rails-like to jest takie może złe, że przedtem powiedziałem, że to w opozycji. Ale generalnie chodzi mi o to, że te pewne założenia, które już macie ze świata HTTP, możecie przenieść 1:1. Większość kodu da się przenieść 1:1 do Karawki i on będzie działał, tylko będzie działał asynchronicznie. Jest rozwijana, bo potrzebowaliśmy budować aplikacje szybciej. Potrzebowaliśmy rzeczy szybciej procesować niż po HTTP. I potrzebowaliśmy przetwarzać dane z wielu źródeł i procesować je w taki sam sposób. Dojdę do tego. I tak jak mówię, chodziło o to, żebyście się wy jako deweloperzy mogli zająć biznesem, a nie wątkami, sygnałami, obsługą połączeń, load balancingiem, zarządzaniem połączeniami do tej Kawki, retryami, takimi rzeczami, które są no, niskopoziomowe. Tak? To jest może i fajne, ale biznes rzadko za to chce płacić. Albo w sumie nigdy. Teraz spędzę 2 tygodnie bawiąc się sygnałami. Proszę wypłatę. Tak. Tylko jest jeden problem z tym, bo świat Kawki w ogóle tak nie do końca działa tak samo jak HTTP. Naszym pierwszym założeniem było to, że przeszczepimy ideę railsową do Kawki, żeby ludziom było łatwo i żeby w ogóle nic nie musieli rozumieć i okazało się, że to tak nie do końca będzie, bo nawet nazwy są inne pewnych rzeczy, ale wciąż jest to mega proste do ogarnięcia i Karawka przynosi kilka rzeczy, których przez Kawkę, których nie ma w protokole HTTP. Nie spotkacie się z tym, używając HTTP, a przynajmniej używając tego w jakiś tam normalny sposób. Gdzieś wiadomo, na raku można jakoś porobić sobie apki, które będą to wspierać, co ja tu mam, ale to nie jest domyślny sposób pracy. Więc procesowanie 1000 wiadomości naraz, tak? Z Kawki może przyjść jedna wiadomość, może przyjść 10 tysięcy naraz. To jest mega super feature, bo flashowanie tego do bazy jest dużo szybsze niż ten taki active record, coś tam new, save, walidację, to nie działa. Tutaj dostajemy paczkę, cyk, ładujemy do bazy. Transakcje. Wyobraźcie sobie, że są transakcje, które można realizować w obrębie kilkudziesięciu requestów HTTP. Czyli nie wiem, jakiś formularz rejestracji, przelew bankowy może to jest zły przykład, ale jakiś taki długi proces, który użytkownik realizuje i możemy sobie na początku otworzyć transakcję i na końcu jak się coś stanie albo nie, to ją cofnąć lub zakomitować. To się inaczej skaluje. Wątki w Karawce nie są homogeniczne, czyli wszystkie nie są takie same jak w przypadku Pumy czy Sidekicka, odpalamy to coś i one wszystkie mają te same właściwości. Mogą procesować inne joby, ale generalnie spodziewamy się, że wszystko coś w środku zachowuje się tak samo. W Karawce tak nie jest. Parametry w Karawce są, no właśnie co są? Lazy evaluation. One się parsują on demand. Pięknie. Co jest mega zaletą, do tego dojdę za chwilkę. I to już feature wynikający z samej architektury Karawki, nie z Kawki. Jeden proces Karawki może obsługiwać kilka Kawek, co może wam pomóc budować takie aplikacje, w których wy musicie wystawić klientom interfejs do naparzania gigantyczną ilością danych. Te dane można pomiędzy jedną Kawką a drugą Kawką, wiadomo, zwalidować, przepuścić tylko część, zautoryzować, masę rzeczy zrobić. I o tym powiem za chwilę. Batch processing jest super. Zamiast po jednej
przychodzi dużo. To jest naprawdę super, bo jak load macie tam malutki, to nie ma problemu, ale jak ten load jest naprawdę duży z wielu źródeł, to całkowicie zmienia sposób, też trochę sposób myślenia i sposób pracy z danymi. Transakcje. Tak jak wam powiedziałem, rozpoczynamy coś, robimy to na przykład 3 godziny i kill minus 9. Nie ma problemu, możemy odpalić proces ponownie, zaczynamy od początku. Te transakcje działają troszkę inaczej niż w bazach danych, ale wciąż są to transakcje, czyli jeśli coś nam nie dojdzie do końca i nie powiemy skończyliśmy, jeśli jest crash, możemy zacząć od początku. To jest super, bo nie potrzebujemy innej warstwy persystencji, żeby tą funkcjonalność realizować. Nie potrzebujemy jakichś tam tymczasowych obiektów, które trzymają taki stan pośredni, gdzieś tam coś zapisujemy, a na wszelki wypadek i tak dalej, nie ma problemu. Procesujemy całość, jak się nie skończy, przeprocesujemy od nowa, jak się skończy, commit, cyk, lecimy. Multibatch. Transakcje wielobaczowe dają też możliwość normalizacji strumieni. Czyli załóżmy, że zawsze chcemy flashować po 1000 czegoś do bazy. Super banał. Wrzucamy do bufora, czekamy na następne. Jak jest tego więcej niż nasz limit, wyciągamy, flashujemy i od nowa. Tyle. Commit się dzieje na końcu sam, można też manual commit robić, znaczy będzie można robić manual commit. Więc ten strumień nam się normalizuje. Zawsze po ileś, jak jest mało, to się uzbiera no i jest fajnie. Można też w drugą stronę zrobić, czyli żeby wygładzić sobie ten strumień, kiedy piki danych są chwilowe. Są takie aplikacje, gdzie mamy na przykład bardzo duży przypływ danych przez minutę, przez 5 minut, bo jest jakieś API i klient zaczyna tam nam naparzać. Nasz system na przykład nie ma infrastruktury lub nie jest stworzony do tego, żeby przetworzyć taką ilość danych w tej chwili, albo jest to po prostu nieopłacalne finansowo. Możemy sobie to zbuforować w kawce i procesować na przykład po 10 wiadomości naraz, tak? 10, 10, 10, one się tam przybuforują i powoli my sobie to w godzinę zjemy. Klient myśli, wow, ale super system, oni to od razu przyjęli. Wiem, rozumiem, że procesują, ale już to mają, a kiedyś to tak jeden request HTTP 50 sekund i przeszło, nie przeszło. Nie ma problemu, flashują, my to wyjadamy w miarę naszych możliwości. To będę omawiał później. Generalnie DDD można sobie budować całe sagi na transakcjach w karawce. Opowiem o tym później w live codingu. Karawka się fajnie skaluje, bo skaluje się na kilka sposobów. Wątkami, procesami, można to skalować po kawałku, zależnie od tego, jakie są aplikacje. To wszystko jest opisane w README. Ale dobre, zimne. Jedną rzecz, którą chciałbym, żebyście zrozumieli o karawce, to jest to, że instancje kontrolerów żyją dłużej niż pojedynczy request. Request w takim sensie HTTP, trochę będę tym operował, bo to nie jest request, ale przychodzi nam jedna wiadomość albo na przykład 100 wiadomości. Domyślnie karawka trzyma tą instancję kontrolera dalej właśnie po to, żeby wspierać transakcje międzyrequestowe. Gdybyśmy zabili instancję kontrolera i utworzyli nową, to wiadomo, nie jesteśmy w stanie budować buforów, nie jesteśmy w stanie przechowywać informacji między tymi momentami, a na przykład te momenty mogą następować po kilku godzinach po sobie. Da się to zachowanie zmienić, jeśli potrzebujecie odwrotnie, czyli chcielibyście, żeby wasi programiści lub wy, żebyście nie mieli takiej możliwości nawet przez przypadek, da się to na szczęście zmienić w karawce, ale wiadomo, tam ten memory fingerprint jest trochę większy wtedy, no bo to instancja na albo per wiadomość, albo per batch, no to zawsze tego jest więcej. Ale domyślnie to są kontrolery, które żyją bardzo długo w wątkach. Da się to personalizować per topic, więc możecie mieć pół na pół. Jak tam chcecie, tak zrobicie. Karawka wspiera, w tej chwili wspiera dwie, ale akurat taki support w Rubim do Rubiego 3.0 to już mam trochę tu, trochę w kodzie.
Można procesować jak przyjdzie, co jest fajne, bo przychodzą wiadomości, cyk, 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 zrobione, nie trzeba więcej procesów, nic nie trzeba, ale bardzo często jest tak, że my już mamy sidekicka. My chcemy tam procesować, bo sidekick ma niewątpliwie pewne kapitalne zalety. Ma UI, ma retry, jest sidekick enterprise. No jest kilka takich rzeczy, których Karawka też nie ma ze względu na swój własny charakter. O, sidekick, przez to, że to jest Redis, ma pushowanie z powrotem do kolejki, jak się coś wywaliło, żeby można było zrobić retry. Karawka nie ma pushowania, bo nie ma takiej możliwości. No te eventy nie mogą wrócić skąd przyszły, więc musiałby powstać nowy, ale jakby powstał nowy, to już zaburza pewne rzeczy. Będzie też wsparcie dla procesowania na gildach do Ruby'ego 3.0. Zostanie dopisane, jak tylko powstanie pełna specyfikacja oficjalna API. Bardzo, bardzo ważny, fajny feature to jest lazy evaluation parametrów. Nie wiem, z jakimi danymi pracujecie na co dzień, ale czasem jest tak, że na przykład przychodzi nam 500 kilobajtów JSON czy megabajt JSON. I oprócz tych danych, które przychodzą, Karawka z Kawki otrzymuje pewne metadane. Odpowiednio użyte te metadane przy wysyłaniu wiadomości pozwalają filtrować dane, nie wiedząc, co jest w środku. Czyli ja nie muszę odparsować tych danych, żebym był w stanie stwierdzić, że w ogóle mnie te dane nie interesują. I przez to, że te parametry są odparsowywane przy pierwszym użyciu, ja mogę powiedzieć, dobra, nie chcę tej wiadomości, nie muszę parsować tego megabajta. Z tysiąca wiadomości, które otrzymałem, w sumie interesuje mnie tylko jedna. To dlaczego miałbym parsować 999 tych wiadomości, każdy megabajt? No cholernie szkoda mi na to czasu. Da się to zrobić w Karawce. No, tu jest przykład. Tu jest przykład, jakbyście w ogóle chcieli nie odparsowywać tego automatycznie, czyli załóżmy, że mam jakiś tam system, w którym mogą przychodzić eventy nowych użytkowników istniejących. Ja wiem, że to nie jest nieoptymalne, bo robi zapytkę per user, ale to tak dla uproszczenia. Jeśli nie mam takiego usera, dla którego odnoszą się jakieś wiadomości, olewam, nie robię parsowania. Jeśli mam, parsuję, robię update danymi tego usera. Dziękuję bardzo. Wiele kawek. Super fajna rzecz. Możemy mieć jedną kawkę, która jest publiczna. Kawka wspiera pewne formaty autoryzacji i autentykacji i szyfrowania. Niemniej jednak nigdy nie ufaj danym, które przychodzą z zewnątrz. Możemy sobie zbudować taki multi-kawka setup, gdzie mamy tą publiczną kawkę. Ona nam zbiera dane wszystkich klientów, a my i tak dzięki Karawce streamujemy sobie te dane po takiej wstępnej walidacji. Czy to są dane, których oczekujemy? Bierzemy dry'a, nad którym pracuje Piotrek, czy te dane mają poprawny format i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu to do naszej wewnętrznej kawki trafia dopiero wtedy, kiedy my zaakceptujemy te dane. Przefiltrowane, w jakiś sposób przetworzone, bo tak naprawdę praca z kawką i karawką to jest po prostu modyfikowanie strumieni danych. Bierzemy 1000 wiadomości, coś z nimi robimy, wypluwamy je dalej. Co w przyszłości? Gildy. Ja dziubię z Truffle Rubin, bo mi się bardzo podoba. Dwa dni odpalałem w ogóle, żeby działało. Znaczy nie, ale ja z Native Extension odpaliłem, skompilowałem wszystkie rzeczy, które wspierają tam Pumę z Sulongiem i parę innych fajnych tematów. Prawie mi się udało uruchomić Karawkę. Znaczy ona działa, no tam są jakieś problemy z innymi rzeczami. Manual Offset Commit Management, to są duże detale. Taki feature, który bardzo by mi się przydał, który trochę wychodzi poza obręb samego frameworka, to jest taka możliwość wizualizacji przepływu danych pomiędzy wieloma systemami, bo praca ze strumieniami oznacza tyle, że po prostu pipujemy rzeczy jak w baszu. Łapiemy, przetwarzamy pipe do następnej aplikacji, łapiemy, przetwarzamy pipe i bardzo mi brakuje tego, że ja nie jestem w stanie, mając na przykład 18 aplikacji, zwizualizować sobie tego od początku do końca, jak mi te dane płyną. Karawka ma tam w celi taką komendę, ona wydrukuje w obrębie jednej aplikacji, jak te dane są przekierowywane,
ale nie działa to w przypadku wielu aplikacji. Ja bym chciał taką komendę rysuj. Przykład dla ludzi, którzy lubią te alternatywne rzeczy. Trailblazera, Reforma, Draja, Roma, Hanami i wszystko inne. To jest świetne do tego, żeby zastąpić callbacki. Callbacki to jest zło. To jest tragedia. To jest tak złe, że ja w ogóle nie będę o tym mówił. Ale nie wiem, co jest bardziej złe niż after save, before save, cokolwiek. To jest wszystko złe. Tak jak powiedziałem, można tego używać do normalizacji takich niestabilnych aplikacji, które mają wielkie spajki na chwilę, a potem małe. Więc można zastąpić to karawką. Jak się to dobrze zrobi, to Jezus Maria, jak jest łatwiej człowiekowi żyć. Chyba, że tak człowiek wrzuci to 1:1 i tak naprawdę to nic nie zmienia, nie? No bo to, że event poszedł tu i że to i tak się tam jakoś magicznie robi, no to beznadzieja. W ogóle dla mnie takim strasznym antypaternem jest taki gem, który ktoś napisał z pół roku temu, czy rok temu, który robi bardzo prostą rzecz. Bierze bibliotekę do wysyłania eventów, czy tam wiadomości karawkową i podłącza się do callbacka w Active Recordzie i automatycznie wysyła wszystkie zmiany na after save. Jezus Maria, jak ja to zobaczyłem. To mi się smutno zrobiło. Tak, mówiliśmy z Piotrkiem, że szkoda, że nie ma takiej licencji na open source'a, że korpo muszą płacić. Tak samo szkoda, że nie ma takiej licencji, że jak zrobisz coś bardzo głupiego, to w sumie też nie możesz z tego korzystać. To się fajnie się dogaduje z Reformem, fajnie się dogaduje z Trailblazerem, z Romem, z Drajem, z Eventide'em do pewnych warstw, które można zastąpić. A dogaduje się głównie dlatego, że to jest po prostu warstwa, zupełnie inna warstwa. Więc czy tam macie Active Recorda, czy wszystko inne, to jest warstwa, która wam dostarcza wiadomości, która wam pozwala wysłać te wiadomości dalej. Więc co wy robicie w środku? Zależy tylko i wyłącznie od was. I tak na przykład wygląda taki przykład kontrolera z karawki, który odbiera jakąś tam ilość wiadomości i sobie uruchamia taką operację trailblazerową, która coś robi. Generalnie bardzo się to przyjemnie czyta, bardzo się to fajnie testuje, niewiele to robi. Jest kilka jeszcze takich rzeczy w karawce, o których nie mówiłem, jak na przykład respondery, które pozwalają modelować przepływ w czasie rzeczywistym, w czasie pracy, walidować, że to, co my chcieliśmy zrobić, to się dzieje dokładnie tak, jak planowaliśmy, czyli na przykład dostajemy jedną wiadomość, procesujemy, wysyłamy trzy, jeśli coś się stało, że trzy się nie wysłały, to się nam wysypie, zgłosi. To są takie detale, które jak poznacie podstawy, to naprawdę ułatwiają życie. I potem sobie człowiek myśli, jak mu się wysypie coś na produkcji, że no kurde, no faktycznie, jakby nie to, że są te takie limity, to w ogóle bym tego nie wyłapał, tak? Gdzieś by mi coś zginęło. I live coding. Nie będzie duży. Zrobimy sobie taką, ja wam pokażę, bo ja już kod napisałem. Ja nie ma go dużo, mówię wam tylko. Zrobimy sobie taką sagę. Sagi w DDD w bardzo dużym uproszczeniu to jest taki zbiór operacji, które powinny się wszystkie wykonać, żeby coś nastąpiło, ale nie wiemy, kiedy się wykonają, jak i w jakiej kolejności. Bardzo proste. Mamy kilka zdarzeń. One powinny się wszystkie wydarzyć i musimy, jak one się wszystkie wydarzą, zareagować. Ja tutaj taki bardzo prosty przykład mam. Chciałbym wysłać gościowi maila, jak skomentował film i go oglądnął, ale nie wiem, czy najpierw go oglądnął, a potem skomentował. Ja wiem, że to by można było wrzucić do bazy danych i zapisać, i mieć flagi, i zrobić migrację, i dodać tabelkę. Dużo rzeczy takich robić. W ogóle tego nie trzeba. Przykład z userem jest taki trochę śliski, bo ja lubię karawkę wykorzystywać do takich sag wewnętrznych, gdzie odstęp między pojedynczymi wydarzeniami nie jest większy na przykład niż 5-10 sekund. Ja tylko nie jestem pewien, w jakiej kolejności one się wydarzą.
Używanie do tego karawki ma jeszcze jedną zaletę, można zrobić monitoring. Czyli jeśli ja wiem, że na przykład wydarzenia powinny następować po sobie maksymalnie w 30 sekund, a każde inne odstępstwo jest anomalią, ja mogę podpiąć kolejną aplikację w Kawce za pomocą karawki, o której tamte aplikacje nie mają bladego pojęcia i ona mi to będzie monitorować. Czyli przychodzi mi wydarzenie, ja mam 30 sekund na to, żeby przyszło następne. Jeśli nie przychodzi lub przyjdzie po tym czasie, ja generuję jakiś tam warning i wysyłam sobie maila. Sorry, no czekałem 8 minut, w sumie gówno przyszło. I super, super sprawa. Ja sobie najpierw odpalę kawkę. Coś się sypło. A ja wiem co, pewnie muszę mieć połączenie z tym, z netem, żeby mi Docker zadziałał. Tu już mam zapisane, to nie będę musiał wpisywać. Patrz Piotr, ja się wyłożyłem na live codingu, a ty to nawet preski nie uruchomiłeś. Spokojnie, spokojnie. Ubuntu ma taki super feature, że nie odświeża listy Wi-Fi. Jest taki plugin, że tutaj refresh, ale ja mam Gnoma, bo ja jakoś tak od... A widzicie? Wstał. Żyć nie umierać. GitHub. Dobra. To jest taka malutka aplikacja, która niewiele robi. Nie, wiem, już. Lepiej? Czy jeszcze? Dobra, ja to przesunę. W niej jest bardzo mało rzeczy. Dwa kontrolery, coś tam jeszcze. Każda aplikacja z karawką ma taki plik karawka RB i on nie ma wiele rzeczy, on ma jakieś zmienne środowiskowe u góry, kilka ustawień i routing. To jest routing. I on mniej więcej mówi tak, chciałbym słuchać na tym topiku takim kontrolerem i odpowiadać takim responderem. Responder to jest ta warstwa, która wysyła wiadomości. To jest odseparowane, żeby się to łatwo testowało i żeby to można było robić w izolacji. I tu mamy topik, który generalnie odbiera wiadomości i nigdy ich nie wysyła. I teraz tak. Nie pamiętam, jak to szło. Jest. Jest taka fajna komenda karawka flow i ona rysuje, co się dzieje. Jeśli wyślę event tutaj, to kończymy stream. To jest ostatnia rzecz po pipe. Nigdzie dalej nie wychodzi. Jeśli wyślemy tutaj, to po przetworzeniu ta wiadomość powinna wygenerować następną wiadomość na ten topic, jedną, zawsze jedną lub więcej. I pracując z tym, jeśli coś takiego się nie stanie, karawka wam to zgłosi. Ej, powiedziałeś, że w sumie to chcesz zawsze co najmniej jedną wiadomość wysłać przy procesowaniu, nie zrobiłeś tego, więc to jest jakiś case, który albo źle zaprojektowałeś na etapie projektowania routingu i tam tego typu rzeczy, albo twoja logika biznesowa jest do dupy, tak czy owak coś jest nie tak. Także to jest takie dość... Self-explaining, karawka dawniej miała taki feature, że magicznie wymyślała te nazwy kontrolerów na podstawie topików, ale to było do dupy, bo to było takie wróżenie z fusów, więc w sumie wywaliliśmy to w cholerę. Procesuje to inline, reszta parametrów, procesuje w batchu, reszta parametrów jest w tej chwili nieistotna. Tych rzeczy z boku nie widać, ale to tak, w modelach nic nie ma, to są tylko ustawienia settings logic, żebym sobie to mógł do YAMLa wrzucić. Mamy trzy kontrolery. To jest pierwszy. Dużo. Eventy od userów przychodzą tutaj. I jest kontroler, który wykonuje pewną akcję, jak user oglądał film i go skomentował. To są te dwa warunki. To niby wysyła maila. To wygląda tak. Jeśli oba te eventy się wykonają, to masz coś zrobić. Nie wiem, ile przyjdzie wiadomości naraz. Może przyjść 1000, może przyjść jedna.
pomijam case, że mam dużo więcej procesów, to też jest obsługiwane, ale dla potrzeb takiej ułatwienia zrozumienia, załóżmy, że mamy jeden proces na jednym topiku z jedną partycją i jesteśmy szczęśliwi. I tak, mam jakiś bufor, łapiemy sobie do niego wydarzenia, eventy, które nastąpiły danego, o i zakładamy też, że mamy jeden film i można dać jeden komentarz. Ale no wiecie, no mam tyle linii, to szkoda komplikować tematy. Albo mam jakieś eventy, które się wydarzyły, albo nic nie mam. Jeśli coś przyszło, to ja sobie to zapisuję. I teraz tak, wyciągam sobie wszystkie z buforu wszystkich użytkowników, ID-ki wszystkich użytkowników, dla których nastąpiły oba te wydarzenia. Nie muszę znać, nie muszę interesować się kolejnością, nie muszę mieć do tego tabeli, nie muszę mieć nic. Jeśli w połowie działania życia tego procesu ktoś mi kill minus 9, to w momencie, kiedy ja to odpalę ponownie, on sobie przeprocesuje wszystko, co miał w pamięci. Jak cokolwiek tutaj jest, wiadomo, wyrzucam to z bufora. No i wysyłam te ID-ki gdzieś dalej. Wiem, że że użytkownicy o tych ID-kach zrobili obie te akcje. Nie interesuje mnie kolejność. I w momencie, kiedy uruchamiam to coś, to nie jest ten taki gem, co się nazywa chyba Responders, zbieżność nazw, bo nazwa była dość fajna. Ja to przekierowuję tu. Dostaję ID-ki, wysyłam je sobie. Można wysyłać je razem w jednej wiadomości jako paczka, ale to jest już wtedy takie trochę nieatomowe, więc ja staram się tego unikać. Powiadamiam, że ten i ten i ten i ten i ten user, oni wykonali to, na co ja czekałem. I wysyłam to w świat, tak? Czy odbierze to jedna apka, czy 100 apek, nic mnie to nie interesuje. Moja logika biznesowa w tej chwili się kończy. Ja miałem powiadomić świat o tym, że ten i ten użytkownik skomentowali film, oglądnęli go, koniec. I trafiamy do następnego kontrolera, to może w ogóle nie być ta sama aplikacja, jest tą samą aplikacją tylko ze względu na wygodę. I tak samo, są te takie bramki do wysyłania maili, które na przykład liczą nas od ilości calli, a nie od ilości wysłanych maili, przy czym limit to jest na przykład 1000. Upraszczam, ale są takie case'y, więc zawsze chcemy wysyłać po 1000, po 100. Bufor. Mapujemy ID-ki userów, robimy unique na wszelki wypadek, jakby tam jednak ktoś coś więcej skomentował. Nic nie robimy, jeśli bufor jest za mały, a jak jest duży, no to tu powinna być logika wysyłania, a jest tylko logger fatal, żeby się wyróżniało. Ale engagement został złapany, więc koncept powinniście zrozumieć. A działa to tak. O. Dla hecy odpalam sobie dwa procesy. Żeby wam pokazać, że to jest takie multiprocesowe, to mogą być osobne apki. Ten proces ma user eventy. Rejestruje się w kawce, zaczyna słuchać, o proszę, partitions assigned, dostał partycję, jest fajnie. Drugi to był chyba engaged. O, super. Konsola, bo ja wiadomości muszę wysłać. I teraz patrzcie. Wymagamy obu, tak? Threshold był na flashowaniu tych maili 100, no to wyślijmy 201. Dużo logów będzie, to działa szybciej bez logów, ale wiadomo, printuje na IO, poszło. 201 wiadomości. No i teraz wyślijmy na przykład, tu mamy, widać, że karawka coś odebrała. Ona sobie coś odbiera, coś komituje, czary mary, nieważne. W produkcji tak nie śmieci. I teraz, co was powinno interesować, to jest to, że żadna wiadomość nie przyszła jeszcze do users engaged, bo poszedł jeden typ eventu, nie poszedł drugi. I jeśli ja teraz wyślę jedną wiadomość, bo tam było, że wideo, że użytkownik skomentował, tutaj pójdzie, że wideo zostało wyświetlone, to ta wiadomość zostanie przetworzona tutaj. O, widać nawet type video viewed, ale tu dalej się nic nie dzieje. Dlaczego? Bo on
ten pierwszy proces ma to w pamięci, ale nie osiągnął tego stanu, w którym ilość wiadomości jest taka, jaka powinna być. Może to tam flashuje. Dobra, w każdym bądź razie wysyłamy mnóstwo wiadomości. Cyk. Videos viewed, jeszcze comments. Nie pamiętam, który jak ten. O, widzicie tu u góry? Może zeskroluję. Fatal, nie? Send thanks notes to user. Podłapał. Oba bufory się zrealizowały. Znaczy w pierwszym przypadku nie było bufora, ale wyłapał, jeśli ja wysłałem tą pojedynczą wiadomość, że jeden user zrealizował coś, to drugi kontroler, czy drugi proces i tak to przybuforował, bo miał tylko jednego użytkownika, a żeby wysłać te maile, potrzebował setki. Osiągnął setkę, jak tam wiadomo, zapętliłem tego dużo więcej, przyszło. Taka sama sytuacja, dużo fajniejsza sytuacja jest w tym momencie, w którym ja robię deploy, czyli wyłączam tą aplikację, pypy, jest. I napierniczam tymi eventami. One przychodzą, tak? Userzy cały czas coś robią. Mój system jest wyłączony tak długo, jak Kafka jest na chodzie, ewentualnie taki gateway HTTP Kafka jest i działa. Ja mogę wymieniać komponenty z tyłu przeźroczyście. Nieważne, czy ja wymienię komponenty technologicznie, czyli zamienię Rubiego na Erlanga, na Go, na cokolwiek, nie ma to znaczenia. W momencie, kiedy ja odpalam proces, on podłapuje, przemielił, wysłał te wiadomości, tu widać sending one message, bla, 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 tu gdzieś się coś przyprocesował, o, nawet przyszły wszystkie wiadomości w jednym batchu, tu nic się nie stało, bo tu leży, czyli ta część została przetworzona, odpalam następny proces, no i wyszły, tak, fatal, wysłało. To jest fenomenalna zaleta rzeczy opartych o Kafkę. Tak długo, jak macie dobrze zrobiony klaster w Kafce, jeśli robicie coś asynchronicznie z wykorzystaniem Karawki, możecie ją wyłączyć, możecie zrobić taki maintenance w ukryciu, odpalić to za minutę, zrobić deploy, cokolwiek i rzeczy, które były, one się dociągną. Z HTTP, no sami wiecie, 500, jeśli macie wewnętrzne API po HTTP, to są jakieś retrye, zaczyna się taka magiczna logika, która nie ma nic wspólnego z waszym biznesem. Wyłap, że nie było 200, czy tam 203, ponów jeszcze raz, jeśli się nie udało, to coś tam i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma tego problemu. Jedynym problemem, jaki jest, to są literówki w topikach, ale temu da się zaradzić, bo na poziomie Kafki da się skonfigurować to tak, że Kafka w ogóle nie przyjmuje topików, które nie są określone w jakiejś tam liście. Super, super sprawa dla administratorów i dla deweloperów, którzy mogą w końcu przestać się stresować, że zatrzymanie ich endpointu powoduje shutdown na przykład, nie wiem, połowy systemu, tak? Wiadomo, jeśli robimy pipe i zatrzymamy coś w połowie, no to trochę buba, bo dalej te dane się nie będą procesować. Niemniej jednak, jeśli to wszystko jest oparte o Kafkę, odpalamy, wszystko się dokończy. I to we właściwej kolejności, bo Kafka to gwarantuje. Ogromna prośba, mam teraz trochę więcej gwiazdek, ale dajcie więcej gwiazdek, bo jak nie ma gwiazdek, to ludzie nie korzystają. A wiecie, ludzie nie korzystają, bo nie ma gwiazdek. I to jest takie błędne koło trochę. To jest fajnie napisany kod. Jest świetnie udokumentowany, ma bardzo dobre quality, bardzo dobre quality. Jest ciągle rozwijany, chętnie przyjmiemy pomoc. Bardzo łatwo się jest w niego wdrożyć, bo jest bardzo dużo takiej izolacji między elementami, więc to jest bardzo prosto zrozumieć. Warto poczytać więcej. Ja ostatnio nie piszę o tym dużo, ale to jest super sprawa i można super robić rzeczy, których nie da się, albo jest bardzo trudno zrobić z HTTP. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie ma pytań? Nie, no bo to jest, wiecie, to jest super, no. Czy Karawka ma wmontowany mechanizm przełączania czy między klastrami, czy już Kafka sobie ogarnia, że jak na przykład uderzę do jednego klastra, a ten klaster leży,
to czy ona sobie potrafi przełączyć na jakiś inny, który stoi? Czy mu... Super, bardzo dobre pytanie. I to działa inaczej. W karawce, powiedzmy, że to jest tak wymienne, bo to jest trochę feature karawki, a trochę kawki, nieważne jak to działa. W karawce podajecie minimum jeden węzeł. Na podstawie tego węzła karawka sama rozpoznaje całą topologię klastra i jeśli nie jest w stanie się dobić do danego klastra, próbuje dobić się do następnego. Jeśli nie uda się jej, to spróbuje rozpoznać ten klaster jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. A jak się jej nic nie uda, to się wysypie. I to też jest super. I do tego jest jeden wyjątek. Jeśli wysyłacie wiadomości do Kawki, w karawce da się ustawić poziom, to się nazywa acknowledgement, czyli wy mówicie Kawce, że słuchaj Kawko, ja wysyłam ci tą wiadomość. I wszystkie węzły mają potwierdzić, bo to jest zarąbiście ważna wiadomość. No i wtedy to jest głupio, bo to trwa co około milisekundy na wiadomość. No więc w sumie dużo, jeśli to są synchroniczne wiadomości. Jak dacie tam acknowledgement, chyba minus jeden, dokumentacji jest, to Kawka wie, że wystarczy, że potwierdzi to jeden węzeł i to się rozpropaguje. To ma swoje minusy, bo jak kill minus 9 taki węzeł, zanim on to wyśle, tracisz wiadomość. Więc trzeba to balansować, ale jeśli na przykład masz, nie wiem, setki tysięcy eventów, Onet tak ma, Onet, wszystko co robicie na Onecie leci do Kawki. Z przeglądarki, co klikacie, wszystkie parametry leci do Kawki, więc jeśli jeden klik wam się nie zapisze, no to nie jest taki wielki ból, no nie? A jest dużo szybciej. Karawka jeszcze nie wspiera wysyłania asynchronicznego, ale nad tym pracuje, czyli jesteście w stanie, to już nie są nawet milisekundy, to są jakieś tam mikrosekundy, wrzucać to do pamięci z tyłu, a karawka za was sflaszuje to w dwóch przypadkach. Sflaszuje to, jeśli bufor się przepełni i sflaszuje to, jeśli będziecie wyłączać karawkę w normalny sposób, czyli tam kill minus sigint na przykład, no nie? Ale to wiadomo, jest bardziej ryzykowne, bo nie macie pełnej kontroli nad tym faktem, że wiadomość została wysłana. Ona się wyśle za 50 milisekund, za 100 milisekund, zależy jak się jej ten bufor uzbiera między wątkami, bo to jest taki międzywątkowy flash, ale to jest szybsze. Więc zawsze jest ten taki balans między wydajnością a bezpieczeństwem. I w Kawce to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, co jest dla was istotne. Turbo performance czy turbo security? Więc no, zawsze, to nie ma super złotych środków, ale tak, to chyba odpowiedziałem, ale tak mi się wydaje. Jeszcze jedno pytanie mam. Jak padnie klaster, to no. Rozumiem, że te wiadomości, które odebrał, zostaną przesłane przez kolejny klaster, czy jakoś przekazane. Znaczy, jak masz nie zginą te wiadomości, które na nim są. Jeśli masz dwa klastry, no. Osobne? Czy jeden klaster i kilka nodów? Jeden klaster i kilka nodów. Jeśli replikacja zdążyło się zreplikować, to tak, te wiadomości są tak, bo Kawka jest właśnie tak zaprojektowana, żebyście sobie mógł tak przyjść i a zabiję teraz tego. I generalnie hop, życie, nie? Umarł, o Jezu, no, kernel panik, cokolwiek. No. Ale to tak, ale to zależy jaki masz acknowledgement level. Jeśli ciśniesz wszystko zawsze, że każda wiadomość musi ci potwierdzić, musi być potwierdzona przez cały klaster, to właśnie masz taką sytuację, że mógłbyś zabić n minus 1 i ten jeden minus, wiadomo, kwestie wydajnościowe, CPU, tego typu sprawy, on odtworzy ci całą tą strukturę. Także super sprawa. Generalnie w świecie Kawki trzeba się przyzwyczaić do tego, że rzeczy umierają, wstają, że się zmieniają, że gdzieś tam te nody w tym klaszcze dochodzą, znikają, cuda na kiju i w ogóle się nie przejmować. Znaczy to jest wpisane w charakter tego narzędzia. Przy czym jak sprawdzałem uptime ostatnio mojego klastra, to od 7 miesięcy nic się nie zmieniło. On sobie chodzi i no, chyba fajnie w sumie. No. To trzecie i ostatnie pytanie. Jak mam partycję, prawda, i wysyłam na nie wiadomości, one się tam układają w odpowiedniej kolejności, to czy z poziomu karawki jestem w stanie kontrolować czas istnienia takiej wiadomości, bo rozumiem, że jak nikt nie odbierze, to one nie leżą tam persystentnie. Nie jesteś w stanie jeszcze. I już jesteś w stanie i nie jesteś w stanie. Już ci wyjaśnię. Jesteś w stanie, jeśli dodasz sobie timestamp w momencie, w którym wysłałeś tą wiadomość, więc wiesz,
kiedy ją wysłałeś i kiedy odebrałeś. Jest w karawce 011 native timestamp, jeszcze go nie wspieramy. Prace nad tym idą. To nawet nie jest po naszej stronie, a co po stronie Zendeska, ale tam też mamy trochę kontrybucji, więc in progress. I to da się zrobić manualnie. Więc jesteś w stanie, i to jest super case, bo jesteś w stanie odrzucać też na przykład wiadomości w taki sposób, to akurat się da robić między Sidekickiem a karawką, jeśli używasz, sorry Piotr, już kończę, jeśli używasz Sidekick backendu, to karawka przy odbieraniu wiadomości daje ci moment, w którym ona to odebrała. I jesteś, jeśli na przykład ty musisz zareagować w 5 sekund na jakieś wydarzenie, a procesujesz rzeczy w Sidekicku i na przykład miałeś ogromną kolejkę z jakiegoś powodu i minęły 2 minuty, możesz po prostu stwierdzić do dupy z tą wiadomością. Pff, nic nie robię, nie? Więc jest, tak, bo to jest też potrzebne w takich systemach czasu rzeczywistego, że jak zareagujesz za późno, to w sumie gorzej niż jakbyś nie zareagował, bo no nie wiem, case z życia. Taki system geolokalizacyjny, przechodzisz obok sklepu, beacony, cuda na kiju, pusze, wiadomo, tak? Wyślesz gościowi 15% zniżki na kawę teraz, to dużo lepiej niż jak on już jest kilometr stąd, bo se radośnie spacerował te 7 minut, no nie? Więc nie ma sensu mu tego wysyłać. Także tak, tak i nie, bo nie natywnie, tak, z niewielką twoją pomocą. Dzięki. Dobra, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. To teraz Piotr się spróbuje podpiąć, a ja skorzystam z chwili czasu. Laptopa. Możesz... Dobrze, więc jeżeli ktoś jeszcze nie dostał żetonów, to żetony ma Tomek i chętnie je rozda. Ja bym chciał jeszcze raz bardzo podziękować El Passion, Daft Code'owi, Schedule'owi, Rebased i Visuality. A ja mam ogłoszenie, mogę? Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, bo mało osób wie, ale do piątku jest Ruby Dev Summit. I Ruby Dev Summit to jest taka konferencja całotygodniowa online o Ruby, tam Matsumoto mówi i paru innych fajnych ludzi. Ona jest za darmo, jeśli ją oglądacie w real time. Jeśli chcecie dostęp do nagrań, to kosztuje $200, a po konferencji $400. Jeśli oglądacie to live, to jest za darmo. Ruby Dev Summit. Bardzo polecam, bo niektóre tematy po prostu miażdżą. Zaczyna się o 14 zazwyczaj, bo to czasu chyba amerykańskiego. Trwa do 23 bodajże, czy 24. Tok za tokiem. Także generalnie polecam zwrócić na to uwagę. Mamy dzisiaj środę, jeszcze 2 dni. I coś powinno być. No.